sądzi o filmach tworzonych przez młodych, o kinie niezależnym, ofowym, bowiem coraz częściej młodzi ludzie zamiast siedzą bezczelnie na osiedlu, łapią za kamerę i kręcą filmy. Powiem, że to jest fantastyczne. Z tego jestem najbardziej szczęśliwy. I myślę, że powinno się zmierzać do tego, żeby jakby takie wykształcenie podstawowe, techniczne, obsługa kamery, jaka świadomość, jak powstaje film, żeby ona była częścią wykształcenia podstawowego, nie średniego, tylko podstawowego. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj przy tej prostocie użycia kamery ludzie mogą sfotografować coś, co się, że tak powiem, nie śniło filozofom. Dlatego, że każdy może sfotografować swoje środowisko, które lepiej zna niż ktokolwiek inny. Zobaczcie, jakie filmy teraz idą na festiwalach, jakie filmy są oglądane. Z Wrocławia właśnie wracam. No, to są filmy zrobione przez, często bardzo przez kobiety, które mają szczególną delikatność i taką ostrość spojrzenia równocześnie, które pokazują swoje jakby życie kobiet w innych, dziwnych krajach. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, nie dowiedzielibyśmy się, gdyby one się za to nie wzięły. Także to mi się podoba bardzo i wydaje mi się, że tu jest gdzieś przyszłość kina, dlatego że nie ma powodu, żeby kino tylko i wyłącznie zawodowe, które wypełnia pewną rolę taką rozrywkową, żeby tylko ono, że tak powiem, nas informowało o świecie. Właśnie na szczęście nie tylko ze szkół można się nauczyć, jak kręcić, bo są też bardzo dużo książek jest o kręceniu filmów, o reżyserii, o aktorstwie, o dźwięku, o kolorze, o świetle. To jest właśnie bardzo dobre. Dziękuję. Dziękujemy. Jestem ciekawa, czy ma Pan jakieś pomysły, kto mógłby zagrać główną rolę w tym filmie? Czy byłby to jeden z popularniejszych polskich aktorów, czy jakaś mniej znana twarz? Nie, od razu Pani powiem, że będę szukał kogoś nieznanego. Dlaczego? Dlatego, że w niektórych scenach bym użył materiału dokumentalnego. I jeżeli to będzie znany aktor, a to będzie Lech Wałęsa w dokumentalnym materiale, no to wtedy powiedzą, to jest, ten się nazywa tak, a ten się nazywa tak. A jeżeli to będzie mało znana twarz, to łatwiej wyobraźnię widzę, jedno połączy się z drugim. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Panie Andrzeju. Ja przyjechałem z Krakowa, dokładnie z Nowej Huty. I moje miejsce, z którego mieszkam, zobowiązuje mnie do pewnej prośby. Mianowicie wielokrotnie słyszałem Pana opinię o podziemnej telewizji Mistrzowice, która pracowała przez praktycznie cały okres powstania wojny. Wielokrotnie słyszałem Pana opinie bardzo pochlebne. Jednakże chciałem, żeby Pan przybliżył wspaniałej kostrzyńskiej publiczności rolę podziemnej telewizji, jaka wywarła na później historii. Dziękuję. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że to już jest, żeby powstawały podziemne druki, no to już było wielkie bohaterstwo i wielka trudność. To, że graliśmy, tworzyliśmy przedstawienia teatralne, my, bo i ja z Krystyną również zrobiliśmy takie przedstawienie w kościele, to jest też, ale że powstała telewizja lokalna, no bo nie mogła inna powstać, to muszę powiedzieć, że to był fantastyczny krok, jakaś taka odwaga. Już nie mówię o programie, tylko sam fakt, że wszystko jest możliwe. To mi się najbardziej podobało właśnie w tym fakcie, jakim była telewizja Mistrzowice. Wszystko jest możliwe, zależy tylko od nas, czy my mamy dość wyobraźni. Dziękuję bardzo.